Identyfikatory pracowników zawierają dane osobowe, które są im niezbędne do wykonywania obowiązków wynikających z łączącej ich umowy z pracodawcą. Więc o ile kwestia samego umieszczania danych na identyfikatorach może wydawać się problematyczna, o tyle nie możemy stwierdzić, że wykorzystywanie identyfikatorów jest niezgodne z prawem. Takie dane jak imię, nazwisko, telefon służbowy, mail służbowy, stanowisko, jak najbardziej jest to uzasadnione, aby znalazły się one na identyfikatorach. Pracodawca może udostępniać dane, które są mu konieczne do prowadzenia działalności czy do celu związanym z tą działalnością. Problematyczna jest kwestia wizerunku, ponieważ wizerunek nie jest taki jednoznaczny. Oczywiście możemy tutaj wprowadzić wewnętrzne regulacje, które będą zobowiązywały nas do tego, aby ten wizerunek został udostępniony w ramach identyfikatora. Identyfikatory, które wykorzystują ten wizerunek, powinniśmy zapewnić, aby faktycznie ta zgoda była dobrowolnie wyrażona, więc czysto teoretycznie, tak, pracownik ma prawo, aby odmówić wykorzystania tego wizerunku na identyfikatorze.